policyjny pościg w Ustroniu. Funkcjonariusze z grupy SPID chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy, który jechał ulicą Daszyńskiego. Wtedy mężczyzna zaczął uciekać. Jak się okazało, nie bez powodu. Jak zakończył się uliczny pościg i co za uszami miał kierowca Skody, o tym Paweł Jędrusik. Ucieczka bocznymi drogami, drogą rowerową, później przez las i na koniec dobicie do drzewa. Tak zakończyła się ucieczka 33-letniego mężczyzny, który przekroczył prędkość przed policją. Policjanci grupy SPID zauważyli początkowo kierującego, który tylko przekroczył prędkość. Jak się później okazało, nie zatrzymał się do kontroli, podjęty pościg. W chwili zatrzymania kierowca, jak dowiadujemy się już później, nie może prowadzić pojazdu, czyli ma zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd. Co więcej, winien być w więzieniu, także znamy przyczyny tej ucieczki. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, szczególnie dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, także kierowca zatrzymany na chwilę obecną usłyszy zarzuty i trafi prawdopodobnie do więzienia. Gdy samochód 33-latka nie mógł jechać już dalej, mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Został jednak obezwładniony przez policję. Teraz nie tylko trafi do więzienia, ale grozi mu dodatkowa kara do 5 lat pozbawienia wolności i grzywna, nawet do 30 000 złotych.